Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na Tuning Albani Alfa. Jest to właściwie samochód, który z wyglądu przypomina bardzo Bentleya Continentala albo Bentleya GT. Z tym, że mi się wydaje, że w Bentleyu dach jest troszeczkę wyżej. Tu jest tak obniżony, żeby samochód wyglądał ekskluzywnie, mógłbym powiedzieć. Z tym, że jeśli chodzi o podobieństwa do Bentleya, no to możemy spojrzeć sobie na tył i z tyłu rzeczywiście może troszeczkę przypominać, ale już z przodu bym powiedział, że to jest jakiś Cadillac albo coś w tym rodzaju. Zupełnie inny grill, zupełnie inne światła, nie Bentleyowe. Ale jeśli spojrzeć na samochód, o, uciąć go ciach tutaj, no może ciach tutaj i spojrzeć się do tyłu, no może troszeczkę ta dupa za bardzo odstaje, ale jest to w znacznej części Bentley. I teraz zobaczmy, które drzwi się tutaj otwierają. I to jest też fajna sprawa, bo zaraz wam pokażę ciekawą funkcję tego Bentleya. Ale to za moment. Mamy fajny bagażnik, gdzie można ukryć ciała, jest naprawdę obszerny. Środek wygląda tak. Silnik wygląda jak V32. Jest ogromny. W ogóle ta maska cała, ten przód jest ogromny w tym samochodzie. I tak on sobie wygląda. I zobaczmy teraz. A, jest włączony, dobra. Światła sobie wyglądają tak. Więc teraz nie zobaczymy, bo jest tak naprawdę jasno. A chodźmy zobaczyć tę specjalną funkcję tego auta, ponieważ mamy tutaj bardzo, bardzo dużą maskę, to możemy wykorzystać ją do zrobienia sobie jakiegoś rodzaju drabinki. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Normalnie, moi drodzy, gdybyśmy nie mieli Albanii, to byśmy nigdy nie dostali się na ten budynek. No nie, nie ma opcji po prostu, bo ja suka tutaj nie wskoczy i żadna inna postać, chyba że na ten daszek tutaj. No dobra, spaliłem. Możecie sobie podjechać blisko do ściany i otworzyć drzwi pojazdu. Myk. Wejść sobie na dach, wejść sobie na maskę. Och, i uwaga! Tada! Także Albani ma naprawdę fajne dodatkowe funkcje. Ciekawe, czy od takiego chodzenia po tym aucie jakoś je zniszczyłem. Zaraz zobaczymy. Nie, nie zniszczyło się, świetnie. Dobra, kupujemy pancerz. Hamulce, zderzaki. No i tutaj mamy opcję takiej dokładki, która moim zdaniem nie do końca pasuje dla tego Bentleya. Ona tak naprawdę też niewiele dodaje. Ona jest malutka, no nie? Ale dodajmy taki pług malusieńki. Ulepszenie silnika, ulepszenie wydechu. No i tutaj jest sprawa kontrowersyjna, no bo ten wydech jest okrągły, znaczy taki może bardziej eliptyczny. Tutaj mamy podwójne, takie dwururki, a tutaj mamy standardowy wydech, który moim zdaniem najbardziej pasuje do tego, nazwijmy go, Bentleya. Możemy kupić też maskę i na maskę możemy wrzucić albo takie paski, albo takie wloty powietrza, gdzie mi się najbardziej podoba właśnie standardowa, bo chciałbym, aby po prostu była taka gładka, chociaż te wloty powietrza też nie są najgorsze, ale podoba mi się taka gładka, ładna, długa maska. Jej. Światła. Xenonowe, zestawy neonowe, absolutnie nie. To nie są lata 90, żeby takie rzeczy montować do aut. Lakierowanie, kolor podstawowy. Mamy tutaj dwa kolory do wyboru. I prawdopodobnie kolor tej dokładki będzie się zmieniał też na tym kolorze dodatkowym. To są kolory podstawowe. Ładne mam tutaj wykończenia Albani. I z tyłu też jest chyba ten emblemat taki Albani Alfa. Nie wiem, jaki tutaj kolor wybrać, ale chciałbym, aby był troszeczkę jaśniejszy niż czarny. Nie chciałbym, aby to był taki jaskrawo niebieski albo jaskrawo inny kolor, ale diamentowy błękit wygląda spoko. Wygląda w sumie? Ja wiem. Niech będzie. Zobaczymy, jak będzie całościowo wyglądał. Bo jeszcze kilka opcji tutaj jest. Są na przykład progi. No i tutaj sprawa kontrowersyjna, no bo nie możemy zainstalować sobie dyfuzora już. Ale ten próg jest dosyć ładny, elegancki, więc możemy spróbować go zainstalować. Zobaczymy, jak całościowo później samochód będzie wyglądał. No i spoilery. Auto bez spoilera wygląda spoko, ale są naprawdę fajne spoilerki, które pasują do tego wozu. I na pewno nie są te trzy ostatnie, ale zastanawiałem się między tym, a tym spoilerem. I bardziej ten mi pasuje, myślę, że do tego auta. Myk.
No i teraz obniżenie. Dość spore jak na sportowe auto, więc będzie znacznie obniżony. Zauważcie, że ten element jest już troszeczkę taki, tak się schodzi, no nie? Więc koło leciutko tutaj wystaje. Nie będę miał tego takiego głupiego wrażenia, którego nie lubię w samochodach GTA, że te koła są tak strasznie schowane do środka, tego nienawidzę. I tutaj właśnie jest ok pod tym względem. Skrzynia biegów. Myk. Osiągi trochę wzrosły, ale widzę, że prędkość maksymalna jest nie najwyższa, a jest to klasa samochodu sportowe. Dobrze, rodzaj kół luksusowe, zobaczmy. Jest to samochód luksusowy, to chyba nie ulega złudzeniu. Tutaj mamy fajne felgi, które myślę, że najbardziej będą do niego pasować. I jeszcze tylko zobaczę jedną rzecz, czy one są węższe niż te standardowe, fabryczne. Są, ale nieznacznie, akceptowalnie. Profil opony także się zmienia. Wydaje się, że całe koło ma troszeczkę mniej cali. I to może mnie najbardziej boleć, ale nie jest to aż tak bardzo rzucające. Może zobaczcie, że te koła są takie same, tylko zmienia się jakby kolor, tekstura tej opony i się przez to wydaje całe koło mniejsze. Okej, zobaczmy sobie felgi. Myślę, że jakieś z włókna węglowego bym tutaj zainstalował. Te ostatnie były spoko. O, nie będą sobie te zainstalować jakieś niestandardowe, po prostu te głupie napisy, które tu nie pasują. Ulepszenia kule odporne i czarny dym, jak ja to zawsze wybieram. Chociaż może by tu pasował jakiś inny. Brązowy, różowy. Nie, dobra, zostawiamy taki. Szyby. No i limuzynowe. Samochód, kurde, wygląda teraz nieziemsko. Jak ja to mówię, Batmobil, dosłownie. No i tyle. Pancerz mamy, wszystko mamy zrobione, co trzeba. Jedziemy na małą przejażdżkę tym wozem. No i tak jak patrzyliśmy, statystyki nie są tutaj zbyt optymistyczne, bo wygląda na to, że auto ma dość niską prędkość maksymalną, ale zobaczcie, że o kurde, z zewnątrz samochód wygląda naprawdę over the top, a jest niepozorny, jest tani. 150 tysięcy dolarów to jest mało kasy i spokojnie każdego będzie na niego stać, a zaraz zobaczymy, jak się tym jeździ. Auto pod względem gabarytów jest duże. I powinno być troszeczkę ospałe według mnie, ale takie nie jest. Dosyć żwawe, czyli dobre przyspieszenie. Zobaczmy. Nie ma problemów z zarzucaniem. Chociaż super przyczepności też nie ma, ale radzi sobie. Bardzo fajnie przyspiesza i jedziemy sobie na plażę. Czemu nie? Zobaczymy, jak poradzi sobie w tym takim trudnym terenie, gdzie większość samochodów się odwraca. Tutaj troszeczkę ja zlamiłem, ale nie odwróciło się auto całkowicie o, nie wiem, tam 180 stopni, czyli dupą do przodu. Co jest miłe, da się je opanować, nawet przy dużych prędkościach, z tego co widzę. Bardzo fajnie sobie radzi. Z tym poślizgiem myślę, że nie jeden samochód miałby problemy. No a tutaj nasz Bentley, czyli Albani Alfa, po prostu poradziło sobie świetnie. Bardzo przyjemnie się jeździ. Myślę, że auto fajne do jazdy miejskiej, chociaż może troszeczkę za mało jednak tej przyczepności jest, wiecie? Wolałbym, aby troszeczkę może lepiej przyczepne było. No, tak jakoś mi się wydaje, ale no tutaj był trudny teren, więc... Samochód bardzo fajny, mam wrażenie, że troszeczkę przyspieszenie nie jest takie, jakbym chciał. No i dźwięk silnika. Mamy tutaj ogromny silnik, właściwie silnik, powinno się mówić dźwięk samochodu, no bo na dźwięk wpływa wiele elementów w aucie, takie jak wydech, silnik też, ale wydech, nie wiem, może wytłumienie, elementy nawet karoserii, wszystko wpływa na ten dźwięk auta, no spaduwa, koleżko. Także brzmi po prostu bardzo przeciętnie. I jeśli szukacie samochodu, który naprawdę będzie fajnie brzmiał, no to Albani Alfa nie jest samochodem dla was. Ale jeśli szukacie auta, które będzie wyglądało niesamowicie, będzie duże,
I wow, po prostu będzie zajebiste, no kurde, spójrzcie tylko na to, jak to wygląda. Kurde, trochę ze złej strony, o dobra, zakryję głową Asuki, o. I teraz wygląda świetnie, tak właśnie Janusze sprzedają samochody, zobaczcie, zakrywają niedoskonałości takimi, o, nie, że niby tam aparat nie sięgnął i tak dalej, nie? No, ale Albani Alfa jest to naprawdę bardzo ładny samochód i z bardzo ładnymi kształtami. I tak naprawdę w online bardzo mało osób go używa. Może właśnie ze względu na to, że to czasami są problemy z tą przyczepnością, ale są to niewielkie problemy. Jak pokazałem wam na początku tego odcinka, ma też dodatkowe zalety, może służyć jako drabinka i możemy się nim dostać na jakieś wyższe budynki. Na przykład tutaj mógłbym sobie tym Albanim pomóc i wejść sobie na górę, jeśli się nie da w ten sposób, nie da się. No ale są takie miejsca, gdzie taki Albani na przykład bardzo się przyda, moglibyśmy sobie wejść na przykład na ten budynek bez problemu przy pomocy tego auta, co jest bardzo, bardzo fajne. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną na tym odcinku przy tuningu Albani Alfa. Opcji tuningowych nie było tutaj aż tak dużo, ale są na tyle fajne te progi, ta tutaj dokładka czy spoiler, że zrobiliśmy z tego auta naprawdę unikalny samochód, myślę, GTA, którego myślę, że niewiele graczy docenia ze względu na to, że jest dość tani, ale okazuje się, że też bardzo ekskluzywny. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, na razie, do następnego razu, cześć!